Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Znamy go jako najlepszego przyjaciela człowieka, ale czy znamy go naprawdę dobrze? W rzeczywistości wszystkie psy należą do tajnej organizacji stworzonej dla ochrony człowieka przed grożącym mu złem. Oto niezwykłe, lecz prawdziwe historie. Oto tajne akta psiej agencji. Babunia, albo tajne akta złowieszczej staruszki. Na tym smoczku są ślady jakiejś śliny. Znalazłeś coś, Ralf? A czy pielucha może być dowodem? Musimy to zgłosić naszemu psu Zer. Ej, Mici, to jest męska toaleta. Przestań, Ralf. Przesadzasz z tą prywatnością. Ty jesteś psem, ja jestem psem. Nie musisz się mnie wstydzić. Szefie, znaleźliśmy tam smoczek i pieluchę. Skobel! Skobel, to nie dla ciebie. To dowód rzeczowy. Nakazuję pełną obserwację nietypowych sytuacji. Pan Gus odkrył, że największa koncentracja niemowląt jest w parku. Agencie Ralf, agentko Mici, udacie się tam i sprawdzicie, czy nie dzieje się coś dziwnego. To wszystko bez odbioru. Nie, Skobel, nie mam już miętówek. Mówiłem ci, żebyś nie zjadał tej pieluchy. Zwolnić wszystkich! Zwolnić wszystkich! Granica opłacalności jest najważniejsza. Wygląda, że wszystko jest w normie. Tylko staruszka z małymi wnukami i biznesmen milioner niszczący ludziom życie przez telefon komórkowy. O, jakie urocze maleństwa! Dziękuję panu. Czy przytuli je pan do swojego portfela? To znaczy do serca? Milionerzy też mają serce, proszę pani. Cóż za uroczy mały bobas. Ej, Mici! Co za słodki maluszek. Czy w tym obrazku nic cię nie dziwi? Życzę miłego dnia, synku. Teraz rozumiesz? Rozumiem. Kto teraz nosi takie podwiązki? Nawet nie sądziłam, że jeszcze je sprzedają. Mici, chyba żartujesz. Te podwiązki są naprawdę dziwne. Chodźcie, pójdziemy za nią. Bank. Kredyty. Chciałabym przenieść 12 centów z rachunku oszczędnościowego na rachunek kredytowy. A potem chciałabym przelać 28 centów z rachunku kredytowego na rachunek oszczędnościowy. A potem... Och, i czy może pan teraz sprawdzić stan mojego konta? Przecież sprawdziłem 5 minut temu. Och nie, przecież odsetki skumulowały się w ciągu ostatnich 5 minut.
pani wybaczy. Czy to może pani Bobas? Tak, ja... Tak, obawiam się, że narobił w pieluchę. Och, dziękuję pani. Ta pielucha za ładnie pachnie. To dopiero bogata dieta. Och, Ralph. Psie Zero, zdemaskowaliśmy przestępców. Dobra robota, agenci. Nie spuszczajcie ich teraz z oka. Spokojnie, szefie. Siedzimy im na ogonie. Ruchome centrum dowodzenia w skrzynce pocztowej. Sprawdziliśmy te babcie w bazie danych agencji i oto co znaleźliśmy. Nazywa się babcia Lukrecja. A te okropne bobacy to Puki, Łukus i Kuczi. Ich babunia nauczyła je popełniać przestępstwa doskonałe. Babcia Lukrecja i jej banda nieznośnych bobaców są prawdopodobnie odpowiedzialni za napad na piekarnię na 37 ulicy. Ej, co tam masz, mały kowboju? Ciastko ryżowe, ciastko ryżowe. Piekarzu, wsadź forsę do torby, a nie stanie ci się krzywda? Obrobiły też cukiernie na rogu 4 i 5. Nie słyszały o tym, że dzieci nie powinny jeść słodyczy? Okradły też magazyn bielów na 33. Te bobasy wiedzą, czego chcą. Tutaj Ralph. Zaraz wchodzimy do domu babci Lukrecji. A teraz posiedźcie sobie tutaj. Babunia pójdzie do kuchni zaplanować nasz nowy skok. Uważaj! Puki jest mistrzem w walce na grzechotki. A Łukus jest mistrzem pieluch fu. Uważaj, Mici, ten potrafi walczyć śliną. No to o co chodzi? Ślina to żaden problem. Musimy się wycofać. Dostajemy od nich po ogonach, Angus. To przecież dzieci. Nie możemy im oddać. Musisz nam coś podesłać i to jak najszybciej. Co to ma być, stary? Jakiś sprzęt do kontroli umysłu? Coś w tym stylu. Te dzieciaki już nigdy nie powinny spełnić żadnej prośby swojej okropnej babci Lukrecji. Żywimy głęboką przyjaźń do was, a wy żywicie głęboką przyjaźń do nas, a wszyscy razem żywimy głęboką przyjaźń do całego świata. Przecież wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczną i zgodną rodziną, która żywi głęboką przyjaźń dla wszystkich stworzeń na Ziemi. Okropne! Czy powinniśmy im to robić? No cóż, telewizja to czasem zło konieczne. Jazda, zabierzmy te łupy z powrotem do ich właścicieli. Zaplanowałam kolejny wspaniały skok. Żywimy głęboką i wielką przyjaźń do nas. Wy żywicie głęboką przyjaźń do nas, a wszyscy razem... Nie mamy teraz na to czasu. Musimy ukraść jeszcze mnóstwo pieniędzy. Nie! Można powiedzieć, że wymierzono sprawiedliwość. Zaraz, zaraz, gdzie jest Skobel? Myślałam, że był z tobą.
Historia ludzkości albo Tajne akta psich geniuszy. Przykro mi, skarbie, nie rozumiem ani słowa z twojego bełkotania. Zapytał, czy to nie tutaj Nessie został uratowany przed złym myśliwym. Tak jest, ty mały łobuziaku. To tutaj agent Ralph ocalił niewinnego potwora z Loch Ness. Ralph, to wspaniały agent. Tak jak jego partnerka Mici. Masz rację, oni są niesamowici. My nigdy nie będziemy tacy jak oni. To prawda, że Ralph i Mici są najlepsi, ale nie zapominajcie, że były tysiące wspaniałych psich agentów. W historii było wiele wspaniałych psów, które zmieniły świat, a wy, młode psiaki, też możecie być takie jak on. Wierzcie lub nie, ale to dzięki nam powstały wielkie piramidy w Gizie. To jeden z największych cudów świata. Ludzie nie wiedzą, kto i jak je zbudował, ale my wiemy. Co w tym tajemniczego? Otwierasz pudełko i łączysz kawałki ze sobą, patrząc na obrazy. Hej, Cheops, trzymasz to pudełko do góry nogami. O, naprawdę? W antycznej Grecji to nasi agenci pomogli wynaleźć olimpiadę, ucząc ludzi, jak dla zabicia czasu rzucać patykiem. Sio, sio, idź sobie! Zostaw mnie, ty głupi kundlu! Wynoś się! Jeszcze raz, jeszcze raz! Rzucaj, rzucaj! Zobaczymy, kto najdalej rzuci kijem. To bardzo smutne. Ludzi można łatwo rozbawić. Na szczęście w starożytnym Rzymie też znalazł się pies, który pomógł architektowi zaprojektować Koloseum. Za 5 dni mam przedstawić projekt nowego Koloseum, a ja nawet nie zacząłem. O rety, Cezar rzuci mnie na pożarcie lwom. Nie mam pomysłu, jaki powinno mieć kształt. Nie teraz, Fido, nie mam czasu. Tak jest, Fido, jestem geniuszem. Agenci potrafili też wymyślić coś tak ważnego jak makaron. Wiesz, to jest naprawdę świetne. Jestem geniuszem. Tak, no jasne. Oczywiście psy były zawsze w pobliżu, by pomagać przy ważnych pracach, nie wyłączając istotnych dzieł sztuki. Ach, moje arcydzieło, nazwę ją Wenus z hot dogiem. Tak, porządnie zgłodniałem. A ja się chyba pochoruję. Tak, teraz lepiej. Nawet Leonardo da Vinci, który był całkiem bystry jak na człowieka, miał problem. To na nic, to na nic. Okropne, po prostu straszne. Słuchaj, Mona, bądź tak miła i uśmiechnij się z zamkniętymi ustami. Tak jest, postaraj się trochę. Tak, malutka, świetnie. Jesteś piękna, mała. To płótno cię kocha, tak. O tak, od razu lepiej. Oczywiście, jakiś psi agent był zawsze pod ręką, by nadać kurs najważniejszym chwilom w historii. I rzeczywiście, kilka psów żeglowało z Kolumbem. Zamierzam odkryć coś naprawdę wielkiego. Popatrzcie na to! Właśnie odkryłem swoje spodnie, a zatem nazwę je moimi spodniami. A, przecież odkryłem dzisiaj moją kawę! Nadam jej imię Napój z mlekiem parzący język. Muszę jakoś nazwać tę nową ziemię. Nazwę ją Kawał Ziemi z drzewami i wszystkim. O, to za okropna nazwa dla kontynentu. Każda byłaby lepsza od tej. Ej, przystojniaku!
Jak się nazywa? Amerigo Piespucci. O, tak. Tak będzie dużo lepiej. Na szczęście pies Szekspira był pod ręką, by pomóc poecie zostać tym, kim powinien zostać. Dobra. Być tam lub nie zupełnie tam być, gdzie obelgi uderzą w nas jak strzałki do tarczy lub żetony do automatu. O, nie to na nic. Jestem do niczego. Aż się spociłem od tej pisaniny. Potrzeba mi aspiryny. O tak, teraz lepiej. Być albo nie być, oto jest pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą znieść przeciwności zawistnego losu? O, jestem dobry, jestem genialny. Tym razem naprawdę mi się udało. Zaraz sprzedam prawa do filmu. Ha, popatrzcie na mnie. Tak, to zwykli agenci byli pod ręką, by bohatersko pomagać w gaszeniu wielkiego pożaru w Chicago. Stary, powiedz mi, czym oni napełnili te kubły? Możesz mi wierzyć, że czasem lepiej nie wiedzieć. Niewielu ludzi wie, że Charles Lindbergh nigdy nie ukończyłby historycznego lotu nad Atlantykiem, gdyby nie dwa bohaterskie psy, które były przy nim. Podasz mi orzeszki, stary? Wiesz co, te orzeszki powinni sprzedawać w mniejszych paczkach. Czasami nasi agenci popełniali wielkie czyny przez zwykły przypadek. O nie! To obcy! To zielone ludziki! Małe zielone ludziki! Tak jak wtedy, gdy nasi agenci testowali nowe skafandry kosmiczne w późnych latach 40. A ich pojazd rozbił się w Roswell w Nowym Meksyku. Tak jest, tu pułkownik Hargrave. Balon meteorologiczny wylądował w Roswell. Nie żaden statek kosmiczny, nie ma się czego obawiać. I oczywiście to pies wynalazł nasze największe dzieło, nasze największe osiągnięcie. Doskonałe urządzenie, dzięki któremu możemy napić się wody, jednocześnie komunikując się z agentami na całym świecie. Tak, teraz lepiej. I nigdy nie wpadniecie na to, do czego ludzie zaczęli używać tego urządzenia, gdy tylko spuściliśmy ich z oka. Nie! To delikatne i czułe urządzenie komunikacyjne! A, nie! Moje dziecko! Och, to niesprawiedliwe! Moja najlepsza praca! Moje opus! Dobry, dobry pies! Ty, barbarzyńco! Sami widzicie, to nasi zupełnie zwyczajni przodkowie agenci mieli wielkie znaczenie dla historii. Wy też potraficie. Mam nadzieję, że to zainspiruje wasze malutkie serce. Tak, będę ciężko pracował i uczył się, aż zostanę naukowcem i odkryję czystą i bezpieczną reakcję atomową. Ja też będę ciężko trenować, żeby zostać astronautą i jako pierwszy pies wyląduję na Neptunie. A Skobel mówi, że już nigdy nie będzie pił z toalety. Nie wiedział, że ludzie robią takie rzeczy. To pewnie najlepszy pomysł, na jaki dziś wpadłeś, Skobel. Film szkoleniowy dla agentów. Film szkoleniowy dla agentów numer 2395. Wzmacniacze dźwięku. Niektórzy z agentów mogą zostać wkrótce wyposażeni w specjalne wzmacniacze dźwięku. Znane jako weterynaryjne kołnierze, urządzenia te pomogą wam w lepszej komunikacji. Dzięki nim będziecie mogli pomagać w corocznej migracji wielorybów. Nie ma sprawy. Płyń prosto na Hawaje, a potem w prawo. Będziecie mogli korzystać z naszych satelitów szpiegowskich. Widzisz moją piłkę? Leży na rynnie! Naprawdę bardzo wzmacnia szczekanie. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Eurocom. Reżyseria Dobrosława Bałazy. Dialogi Dariusz Paprocki. Dźwięki, montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli
Zbigniew Suszyński, Andrzej Gawroński, Ewa Serwa, Dariusz Odija, Jacek Kopczyński, Robert Tondera, Tomasz Marzecki, Ewa Decówna, Anna Apostolakis, Iwona Rulewicz, Waldemar Błaszczyk i inni.